Cześć, tu Kuba Lecie, ja to mój kanał Kuba Testuje. Witam w kolejnym odcinku. Moi drodzy, dzisiaj będziemy rozmawiać o odsłuchu dousznym. Co to jest, z czym to się je i dlaczego warto. Zapraszam. Pamiętam, że w ogóle moje poszukiwania ucha zaczęły się po rozmowie z Grzesiem Skawińskim, który mówi: już więcej nie będę grał na wedżu. To, co mam w uchu, a mam bardzo profesjonalne odlewy, to jest po prostu niebo dla twoich uszu i musisz tego spróbować. Mój perkusista ślepy, który ma też słuchawki odlewane, mówi: już w życiu nie pójdę w takie zwykłe słuchawki. I ja tak sobie mówię: kurde, coś w tym musi być, skoro tyle osób mówi o tych odlewach, o tym zadaniu sobie trudu, żeby wykonać te odlewy. I słuchajcie, punkt kulminacyjny, też rozmawiałem z Licą. Lica mówi: nie no, mam ucho, mówi, to jest szok po prostu, jakie ja mam brzmienie. Mówię: kurde, no dobra, zaczynam się rozglądać za tym tematem. Najlepszy basista w Polsce, Wojtek Łoś-Karel, który jest basistą na mojej płycie Echo, powiedział mi o jędrku. Powiedział, że Craft Ears, zagadaj, pogadaj, skojarzę was, pach, 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 pach. No i tak się skojarzyliśmy, że wylądowaliśmy w restauracji z kurczakami. Więc faktycznie, Wojtek, dzięki. To jest jeden z lepszych kontaktów, które mi poleciłeś. Powiem wam trochę o historii personalizowania swojego odlewu, bo to jest ciekawe. Jędrzej, właściciel firmy, poprosił mnie o to, żebym przyjechał do Poznania i zrobił odlew w pracowni protetyki słuchu. No więc poszedłem do miłej pani, miła pani psiknęła mi do ucha jakieś czary. I po kilku tygodniach przyszły te odsłuchy. W zasadzie 100% precyzji, zero poprawek, kapitalnie dopasowana słuchawka do ucha. I powiem wam szczerze, zaczęły się problemy, bo byłem przyzwyczajony do słuchawek zarówno Shure'ów 215, zarówno pełnych Beyer Dynamiców 770. Ostatnio mam jeszcze, już wam mówię, Beats Studio 3. No i kiedy założyłem te słuchawki od firmy Craft Ears, to mówię sobie: czemu ten dźwięk jest taki płaski? Czemu to wszystko jest takie małe? I wiecie co? Zacząłem słuchać namiętnie, płyta po płycie. Mówię, zacząłem słuchać mojej muzy. I zaczęły mi wychodzić takie drobiazgi w odsłuchu, których, mówię, nie słyszałem wcześniej. I powiem wam, po jakimś czasie słuchania tak się przyzwyczaiłem do tych słuchawek, tak zaczęły mi wiernie grać. Usłyszałem błędy w swoich miksach przede wszystkim. To już jest chyba klucz jakby wartości tych słuchawek. To jeszcze zakładając z powrotem bicy, ja się przeraziłem. Po prostu łeb mi zaczął dudnieć. To jest przepaść tej selektywności dźwięku. To jest bardzo ważne dla muzyków na scenie. Kompletne odseparowanie sceny. Jedyna rzecz, która może cię doprowadzić do szewskiej pasji, to błąd akustyka, który źle ci kręci odsłuchy i w tym momencie pierwszy sprzęg i ty jesteś głuchy. No ale takie muszą być jakieś pewnie ryzyka sceny. Zaraz wam pokażę te słuchawki. Nie jesteśmy w stanie sobie zaprezentować słuchawek, jak grają. No to jest jakby, to jest chyba najgorsze w tym teście, bo musicie mi zaufać i mojemu doświadczeniu. Ale ten test jest opublikowany
po bodajże 2 miesiącach od otrzymania słuchawek, ponieważ chciałem rzetelnie wam powiedzieć o tym, co myślę. Mam już doświadczenie z tymi słuchawkami, wałkuję je praktycznie codziennie i przyszedł taki dzień, w którym mówię sobie, no bardzo chciałbym już o tym opowiedzieć, bo jakby warto. To jest indywidualna sprawa każdego, na jakich uszach pracujesz, co ci wystarczy, jeśli jesteś muzykiem, który już koncertuje, który myślę regularnie zarabia pieniądze. Warto się zastanowić, bo niuanse i detale, które możesz usłyszeć w tych słuchawkach, to jest przepaść między słuchawkami, które są dostępne w sklepie. Możesz mieć dowolny kolor, możesz mieć dowolny emblemat, możesz mieć jakieś logo, cokolwiek. Naprawdę to jest total custom shop. Moi drodzy, do wyboru macie 2 modele słuchawek. Dwudrożne i 4-drożne. Dwudrożne nazywają się Craft 2. 4-drożne nazywają się Craft 4. That's obvious. Ja akurat zamówiłem 4 drivery, 2 subbasy, basy. Masz 1 mid i 1 high. Naprawdę to jest konkretna słuchawka. Zakres frekwencji tych słuchawek to 15 Hz, czyli jest w basie jest bardzo nisko, możesz zajść bardzo nisko, słyszeć detale basu. Szybki bas, bardzo taki punchy bas. Naprawdę petarda. I do 22 kHz. Oczywiście ucho ludzkie tam nie słyszy tych już tam wysokich, ale mam wrażenie, że to jest po prostu coś niebywałego, jak się wsłuchuję w różne rzeczy. Ja je zaczynam mocno traktować jako referencyjne słuchawki. Wiernie gra i to jest właśnie ważne. Redukcja tej słuchawki to minimum minus 26 dB. I można jeździć maluchem i dojedziesz nad morze z całą rodziną i będzie wspaniale nad morzem. Ale fajnie jest pojechać rodzinnym, większym, z klimatyzacją i z wszystkimi bajerami po to, żebyś czuł się bardziej komfortowo. I to jest próba przekonania was, że warto pójść o krok dalej i inwestować w dobre rzeczy. Te słuchawki robią na mnie wrażenie. To jest coś, od dawna nie czułem customu pod siebie, bo zawsze kupowałem coś, co można dostać w sklepie i nie było z tym problemu. Oczywiście to nie jest nic strasznego. Natomiast ze względu na to, że jest to totalnie dobrana słuchawka pode mnie, czuję się wspaniale z tym i to też jest fajna wartość dodatnia wyboru i przejścia na odlewy. Co jest jeszcze ciekawe, wywaliłem te moje Beatsy, wywaliłem te wszystkie inne słuchawki i po prostu na miesiąc odłożyłem wszystkie źródła, które miałem dotychczas i szczerze mówiąc już tak drugi miesiąc leci i już nie wracam po prostu jakby do tego. Mam takie przemyślenia, że po prostu teraz słyszę. Dobijając do mety, bo można by tak zachwalać. Craft Ears to jest firma bardzo rzetelna, którą poznałem, z którą troszeczkę miałem do czynienia teraz przez ten okres czasu. Wiem, że Jędrek szykuje też wiele niespodzianek dla konsumentów, którzy nie chcą odlewów, którzy chcą kupić coś tańszego. Czekajcie i sprawdzajcie ofertę. Ja będę wam pokazywał wszystko, co on mi podeśle na testy. Wielu jest muzyków, którzy zaufali Jędrkowi i firmie Craft Ears i myślę, że poważne nazwiska wstawiają się po prostu za jakością, precyzją i profesjonalizmem tej firmy. Jestem dumny, że jestem w tej rodzinie, jestem dumny z tego, że zaufałem jakby w ogóle temu sposobowi odsłuchu, bo tak naprawdę mogło to się skończyć słuchawkami z Lidla, ale nie skończyło się i jestem z tego bardzo zadowolony. Sprawdźcie tą firmę, pamiętajcie o rabacie, napiszcie, że jesteście od Kuby, ode mnie w sensie, www.craftears.com. Wejdźcie, sprawdźcie, zobaczcie, co możecie wspaniałego mieć za dobre pieniądze. Polecam serdecznie, a tymczasem rozwiążmy konkurs. Jedyne, o co prosiłem, to o komentarz, co mógłbym przetestować w
najbliższych odcinkach i myślałem, że po prostu polecicie trochę na zasadzie stestuj betoniarkę, albo stestuj... nie powiem tego słowa. Stestuj cokolwiek, nie? Mocno się ograniczyliście do testów gitarowych. Spoko, dzięki, bo wszystkie te odpowiedzi, które padły, są fajne. Wszystkie te rzeczy chciałbym stestować, absolutnie. Ale jeśli miałbym wybrać jedną, która jest mi w tym momencie najbliższa, to wybieram odpowiedź pod tytułem Stestuj Helix HX Stomp. I chciałbym autorowi tego komentarza sprezentować obiecanego Jimmy'ego. Second Tribe, zapraszam cię do wrzucenia swoich danych do wysyłki, albo na fejsie, to albo tutaj. I będziesz pan zadowolony. Pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału, komentujcie, lajkujcie, dawajcie dzwonki, miejmy jakąś interakcję. Bardzo się cieszę z każdego komentarza, lubię na nie odpowiadać. Choć nie zawsze mam czas, ale walczę o ten czas. I do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję, że byliście. I sprawdzajcie, Craft jest.